zgadza się na tą reformę prawa pracy. Ona sobie by to negocjowała z władzami, uzyskała niektóre ustępstwa, że na przykład w tej ustawie nie będzie wyznaczonego maksymalnej kwoty, jaką sąd pracy może zasądzić w ramach odszkodowania pracowniczego. Ktoś został bezprawnie zwolniony, idzie do sądu pracy o odszkodowanie i do tej pory to było nielimitowane. Właściwie sąd pracy w zależności od nieomalże swojego widzimisię i licznych okoliczności mógł dowolną sumę zasądzić, co bardzo nie podobało się rzecz jasna przedsiębiorcom, bo wystawiało ich to czasami na bardzo poważne kłopoty finansowe zupełnie zwyczajnie. I w projekcie początkowym tego nowego prawa pracy było powiedziane, była wyznaczona suma maksymalna, którą można było zasądzić. I tu CFDT wynegocjowała, że ten przepis zniknął. Ale CGT w perspektywie tych wyborów związkowych ustawia się jako związek, który najbardziej bohatersko i najbardziej zdecydowanie broni praw pracowniczych. I o CFDT powiada, no patrzcie, jacy oni są miękcy, nie można im ufać, w razie czego was porzucą i tak dalej, i tak dalej. Ale równocześnie dzisiaj w Gazecie Wyborczej wyczytałem, że według sondażu opublikowanego w Le Figaro 60% respondentów twierdziło, że CGT nadużywa swojej władzy. Więc z interpretacją sondaży jest prawdziwy kłopot w obecnych okolicznościach. Dlatego, że również w ostatnich sondażach również 60% respondentów uważa, że protesty są uzasadnione. Kiedy się ich pyta, czy te protesty są uzasadnione, powiadają, że tak. Ale równocześnie 60% powiada to, co pan przed chwilą zacytował, że ten nadużywa swoich uprawnień, bo to są różne pytania. Znaczy, z jednej strony jest pytanie o to, czy aby ta ustawa nie zabiera nam za dużo zdobyczy socjalnych i praw pracowniczych, i na to powiadają, no zabiera, wobec tego uważamy protest za uzasadniony. Z drugiej strony, kiedy za tym drugim pytaniem, czy CGT nadużywa swoich uprawnień, tutaj z tyłu głowy kryje się pytanie o to, czy podobają ci się blokady dróg, blokady stacji benzynowych. Nie, nie podobają się. W związku z tym takie są oto odpowiedzi, tylko trzeba za każdym razem znać tło odpowiedzi na dosłownie każde z osobna pytanie. To jest trochę taka sytuacja, która jest paradoksalna, bo nam się Francja, mnie się Francja kojarzyła jako z takim krajem etatystycznym, jednak z dość mocnym z perspektywą socjalną, lewicową. Tymczasem, jeśli chodzi o związkowienie w Europie, to Francja jest właściwie teraz na szarym końcu. Zaledwie 7,7% pracowników należy do związków zawodowych, więc to jest aż zdumiewające, że CGT działa tak ostro w sytuacji, kiedy w zasadzie pozycja tych central związkowych jest jednak słaba. Bo pozycja central związkowych we Francji nie zależy od tego, ilu ludzi do nich należy. Przepisy prawne są po prostu ustawione w ten sposób, że wszelkie decyzje strategiczne dotyczące zakładów pracy muszą mieć akceptację związków zawodowych i ich wpływ jest liczony nie w liczbach bezwzględnych mas członkowskich, tylko według procentów głosów uzyskanych właśnie podczas tych wyborów związkowych, o których przed chwilą mówiłem, a które się odbędą w przyszłym roku. To od tych wyborów, które, co ciekawe, mimo tak niskiego, jak to się ślicznie mówi, uzwiązkowienia, jednak mają wysoką frekwencję zawsze. Bardzo dużo ludzi bierze w tym udział i czyli można powiedzieć, że ludzie... To dotyczy ich bezpośrednich praw, bezpośrednich decyzji, dyrekcji. To jest na tym poziomie. Czyli ja nie muszę mieć legitymacji, ale uważam, że związki zawodowe mnie reprezentują. Tak. Dokładnie tak to wygląda, w każdym razie, że w niektórych sprawach, nie? I to już mi wystarczy, żeby głosować, żeby wybierać. Tam grają oczywiście też i wszelkie powiązania koleżeńskie i tak dalej, i tak dalej. To się dzieje w skali mikro, na poziomie zakładu pracy.
I tutaj to, że między 7 a 8% w skali krajowej tylko ma legitymacje związkowe, nie ma praktycznie nic do rzeczy. To nie tu jest wpływ związków zawodowych. Ale ja rozumiem, że to jest taki moment, kiedy we Francji, zwłaszcza w Paryżu, musi się żyć niesłychanie ciężko, bo jeżeli strajkują kolejarze, jeżeli strajkują piloci, jeżeli strajkuje część elektrowni i jeszcze do tego jest powódź, która mocno paraliżuje ruch, no to w zasadzie robi się trochę ciężko. No tak. Co prawda nie wszystkie te zjawiska i strajki przypadają razem. Być może, znaczy równocześnie wszystkie, do strajku generalnego dochodzi jednak rzadko we Francji. Natomiast może rzeczywiście dojść do czegoś w tym rodzaju teraz. Dlatego, że nie muszę nikomu tłumaczyć, Euro i Tour de France, a zwłaszcza Euro, to jest po prostu niesłychanie kusząca okazja dla związków zawodowych wszelkiej maści, żeby właśnie wtedy wywierać nacisk na władzę. No bo jeżeli kolejarze powiedzą stajemy, komunikacja miejska staje, a to wszystko jest zapowiedziane, Air France piloci grożą, że nie będą latać, a więc przywozić kibiców, no to zaczyna się robić dramat i władze po prostu mają nóż na gardle i muszą ustępować. Ja pamiętam, że w 1998 roku, kiedy poprzednio było Euro w Paryżu, piloci Air France'u odwołali strajk dosłownie na kilka godzin przed otwarciem mistrzostw, a teraz są jeszcze bardziej złośliwi, ponieważ oni właśnie świeżo przegłosowali strajk sześciodniowy, począwszy od 11 czerwca, czyli dokładnie 10 jest otwarcie mistrzostw, od 11 się zaczynają rozgrywki i oni od 11 ogłaszają strajk. Rzecz jasna, mało którzy kibice przylatują na całe mistrzostwa, a więc powiedzmy tego 9, 10 i potem już zostają. Większość przylatuje na wybrane mecze, mają bilety na ten lub inny mecz i wtedy przylatują. I wtedy między 11 plus 6 dni, czy a 17 czerwca to będzie prawdopodobnie bardzo trudne. Dziękuję bardzo. Piotr Moszyński, RFI, był Państwa i moim gościem. 14.36, za chwilę informacje. Program przygotowała Olga Tanajewska, a realizował Krzysztof Woźniak. Połączenie. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej Tok FM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje. Reklama. Na stadionach szał, Polska w piłkę gra. Akcja szał i gol. Euro. Smart TV Thompson 40 cali Wi-Fi za 1350. 100 Hz 32 cale Philips za 899. Nanokrystal 50 cali Ultra HD Samsung za 3290. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Kamera, akcja, scena w makro. Papier Mola 12 rolek za 6,99 rozwija wielowarstwowy wątek, a szampon Ultra Du i drugi za 1 grosz zmywają mu głowę. W makro niskie ceny w rolach głównych. Pani doktor, wielu widzów pyta o dolegliwości intymne jak upławy, pieczenie, swędzenie. To objawy zakażenia pochwy. Niestety są one często lekceważone, a szybka reakcja pozwala zapobiec rozwojowi zakażenia. Dlatego już przy pierwszych objawach polecam Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa leczniczo zarówno w infekcjach bakteryjnych, jak i grzybiczych i mieszanych. Czyli przy każdej infekcji warto sięgnąć po Iladian Direct Plus? Tak, i to jak najszybciej. Wyrób medyczny Iladian Direct Plus na każdy rodzaj infekcji intymnych. Och, Misiu, tobie to tak zawsze wszystko wychodzi. No. Żeby ci tylko tak włosy nie wyszły. Żeby ci włosy nie wyszły. A jak stosuj już teraz Dermenamen. Dostępny w aptekach innowacyjny szampon, który hamuje wypadanie u 92% badanych. Dermenamen. By kiedyś nie było ci łyso. Wcześniej nie zastanawiałem się nad zmianą. Jednak farmaceuta przekonał mnie, żebym zamiast starego blokera potu kupił superskuteczny Medispirant. Wystarczy stosować go raz w tygodniu. A przy tym nie podrażnia, bo Medispirant nie zawiera alkoholu. A najlepsze jest to, że Medispirant ma naprawdę dużą pojemność. Wystarcza na cały sezon i kosztuje mniej, niż mógłbym się tego spodziewać. Medispirant nie ma sobie równych. Z czystym sumieniem polecam go tobie. Medispirant. Bez potu na dobre. Wypróbuj również Medispirant przeciwpotny żel do stóp i dłoni. Jest
środek dnia. To idealny czas, by skorzystać z 10% zniżki na wybrane połączenia w polskich liniach lotniczych LOT, a także z innych zniżek lub premii u partnerów Visa. Wejdź na nagrodywiza.pl, pobierz kod, zapłać kartą Visa i spraw sobie cały dzień dobry z Visa. Szczegóły na nagrodywiza.pl. Stopy gładkie jak u dziecka? Ty też możesz osiągnąć taki efekt w krótkim czasie i to u siebie w domu, stosując skarpetki złuszczające Silkatil. Składniki aktywne wypełniające skarpetki Silkatil usuwają zrogowaciały naskórek, zgrubienia i odciski. Już po jednym użyciu stopy staną się zachwycająco miękkie, nawilżone i gładkie, jak u niemowlaka. Skarpetki Silkatil. Piękno u twoich stóp. Wypróbuj również Silkatil sztyftochronny, zapobiegający odciskom i otarciom. Dostępny w aptekach. Piękna, ognista, uwodzicielska. Carmen. Już w lipcu podczas trzeciego letniego festiwalu operowego. Międzynarodowa obsada solistów. Chór i Ron Coleverdi Orchestra pod dyrekcją Francesco Bottigliero. Płock, Toruń, Warszawa, Kielce i Opole. Odkryj historię pięknej Carmen na nowo. www.letniwestiwaloperowy.pl. Czy wiesz, że częstym powodem nawracania hemoroidów jest niewłaściwa higiena? Dlatego tak ważny jest dobór odpowiedniego środka do codziennej pielęgnacji wrażliwych okolic. Polecam żel do mycia Proctohemolan Comfort. Dostępny w aptekach. Proctohemolan Comfort skutecznie oczyszcza. Do tego, co bardzo ważne, Proctohemolan Comfort działa antybakteryjnie i łagodzi podrażnienia. Moim zdaniem Proctohemolan Comfort to najlepszy żel do mycia dla osób z hemoroidami. Proctohemolan Comfort. Mega weekend w Kauflandzie. Mleko łaciate 2%, aż 2 sztuki za 4 zł. Tylko 4 zł. Więcej na kaufland.pl. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM. 14.41. Adam Ozga, zapraszam. Minister środowiska Jan Szyszko chce wnioskować do UNESCO o wykreślenie większej części Puszczy Białowieskiej z listy przyrodniczego Światowego Dziedzictwa Ludzkości. Jak dowiedział się reporter TOK FM Jakub Medek, puszcza miałaby trafić na listę dziedzictwa kulturowego, co pozwoliłoby na jeszcze większe wycinki. Wniosek Jan Szyszko ma przedstawić przy okazji rozpoczynającej się jutro Inspekcji Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody. Więcej na ten temat w informacjach za 20 minut. Komitet Stały Rady Ministrów zaakceptował projekt tzw. podatku handlowego. To oznacza, że rząd może się nim zająć już w najbliższy wtorek, choć nie jest to jeszcze pewny termin. Podatek ma mieć dwie stawki, 0,8% i 1,4%. Jeszcze w tym roku ma to dać budżetowi 638 milionów złotych. Niemiecka prokuratura sprawdza około 180 podejrzanych o terroryzm, którzy wrócili z Syrii bądź mają powiązania z tamtejszymi radykalnymi ugrupowaniami, informuje niemiecki resort sprawiedliwości. Wczoraj policja zatrzymała trzech Syryjczyków podejrzanych o przygotowywanie na zlecenie tzw. państwa islamskiego zamachów terrorystycznych w Düsseldorfie. W Paryżu stan wody w Sekwanie osiągnął 6 metrów, a wody wciąż przybywa i wieczorem poziom ten będzie najwyższy od ponad 34 lat. Zamknięte są muzea Orsay i Louvre, w którym dzieła sztuki zabrano z najniższych kondygnacji. Wzdłuż Sekwany nie jeżdżą pociągi, a na rzece obowiązuje zakaz żeglugi. Teraz to wszystko. Kolejne informacje to KFM o 15. Pogoda. Na południu wieczorem, a nad ranem na północnym wschodzie może padać deszcz. Nocą na termometrach od 7 stopni na wschodzie i w górach do 14-16 na północy i nad morzem. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Przebojów TOK FM. Jakie radio? Taka lista. 14.43. Bartosz Dąbrowski, jak zwykle w piątek o tej porze witam w liście przebojów Radia TOK FM. Jak zwykle, aczkolwiek mieliśmy pewien wyłom, ponieważ ze względu na długi weekend tydzień temu nie było kolejnego wydania listy. Dzisiaj zatem mnóstwo propozycji, no i podsumowanie głosowania, które trwało tym razem 2 tygodnie. Na miejscu trzecim Bernadeta Krynicka, Bartosz Arłukowicz, Marek Tombarkiewicz. TOK 6. Jaki zabieg może odmówić fizjoterapeuta? Na przykład kobieta, która ma wkładkę do maciszu albo inne elementy metalowe, które są przeciwwskazane do wykonywania pewnych zabiegów. Wkładka nie ma nic tutaj do sumienia, jest merytorycznym przeciwwskazaniem. Panie przewodniczący, jest. Może zaszkodzić zdrowiu. Więc może. Wkładka.
proszę, panie przewodniczący, pan się nie nabija, powinien pan zachować jakąś powagę. Ja mówię. Chodzi tutaj może też o kwestie bioprotestatów zwierzęcych, których mogą być wykorzystywane w... Czego? Bioprotest. Czyli autograftów, nie alograftów. A to fizjoterapeuta stawia te bioprotezy? Nie, ale może wykonywać czynności fizjoterapeutyczne u pacjenta, u którego tego typu protezy mogą być szczepione. Ja chcę się dobrze upewnić, panie ministrze, i prosiłbym, żeby pan był odpowiedzialny za swoje słowo. Już oddaję, panie pośle. Ale... Nie. Cisza na sali, proszę. No i pan odpowiedzialny na tej woli. W imieniu rządu polskiego. Na wolę. Tą wypowiedź, że klauzula sumienia na wolę. Protezy zwierzęce. Według polskiego rządu. Wykonywanie czynności fizjoterapeutów u pacjenta, u którego mogły zostać szczepione tego typu protezy. To było miejsce trzecie, na miejscu drugim Beata Szydło, Marek Kuchciński. Tok 8. Ja nigdy w ciągu ostatnich 27 lat nasza ojczyzna potrzebuje naszej wierności, jedności i niezłomności w zachowaniu jej suwerennych praw do stanu stanowienia o sobie. Myślenia po polsku właśnie. Polska, nie ten kraj, tylko Polska. Dziękuję. Ona ma jedzenia dużo. Jedzenia. Dziękuję. Proszę państwa, proszę o zachowanie spokoju. Jeżeli wystąpienia zaraz będziemy mogli usłyszeć wystąpienia.